chyba niedługo, prawda? Albo już teraz. Mija 20 lat od 13 posterunku. Po 98. Masz rację, rzeczywiście. Taka jakiś jubileusz. Tak. Czy w ogóle myślałeś kiedyś nad tym, czy byłaby możliwość powrotu do tego projektu, czy już raczej nie? Nie sądzę, żeby była jakakolwiek możliwość powrotu do tego projektu. Już pomijam smutny fakt, że dwaj wykonawcy głównych postaci odeszli z tego świata, już nie żyją, więc trzeba by było ich zastąpić, a nie sądzę, żeby było możliwe w ogóle zastąpienie Marka Perepeczki i Marka Walczewskiego. Godnie, że tak powiem, stworzyli postaci bardzo charakterystyczne. Ale drugą rzeczą ważniejszą jest to, że uważam, że tamten serial miał swój czas i swoje miejsce. Teraz już czas, myślę, to nie jest czas dla tego serialu, do powrotu do tego serialu, może w jakiejś innej formule, ale myślę, że nie, że lepiej to zostawić po prostu sobie tak, jak to było i niech tam sobie funkcjonuje w pamięci widzów i w powtórkach w różnych kanałach. I zostawmy to. A śledzisz karierę Czarka Pazury może? Ewentualnie co sądzisz o jego teraz wyborach? Wiesz co, niespecjalnie się skupiam na tym. Kontakt mamy sporadyczny. Czarek mnie zaprosił też do takiego swojego YouTube'owego projektu. I nagraliśmy wspominki jakieś takie właśnie też posterunkowe i inne. W dwóch częściach podobno. Cieszyło się to bardzo dużą oglądalnością i nawet zebrałem zadziwiająco dużo później po Polsce takich pozytywnych opinii, bo ludzie mnie zaczepiali i mówili o tym, że to oglądali. Więc zadziwiająco duża siła rażenia była tego. Natomiast no, skupiam się na swojej pracy. Mam jej na szczęście sporo i jestem zajęty sobą. Niespecjalnie żyję w tej chwili karierą i wydarzeniami z życia Czarka.